się zwracam, potomni. Pamiętajcie ofiarę krwi i życia złożoną na ołtarzu ojczysty przez powstańców i mieszkańców Warszawy, którzy godnie wypełnili swój obowiązek wobec ojczysty. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Stalowej Woli, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli. W sposób szczególny cieszy obecność młodych ludzi, młodego pokolenia, dlatego że powstanie warszawskie było czynem ludzi młodych. Było tym zaczynem, które złożyli młodzi ludzie na ołtarzu ojczyzny. Wspaniałe pokolenie Kolumbów, pokolenie zrodzone z niepodległości, wychowane, ukształtowane w miłości do ojczyzny. Odpowiedzialność, aby kontynuować pamięć, aby nieść tą pamięć, aby o nią dbać. I aby również tak mocno w swoich sercach dbać o wychowanie, o odpowiednie postawy, o patriotyzm. Nie wstydzić się tego, że kochamy Polskę, że jesteśmy przywiązani do naszej ojczyzny. Bądźmy dumni z tego, jaka jest Polska. I z tą dumą, z tą pamięcią przejedźmy ulicami Stalowej Woli 13. rajdem honoru dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wieczna pamięć i cześć cywilnym mieszkańcom Warszawy i wszystkim uczestnikom akcji Burza. Niech żyje Polska! Odzyskania naszej niepodległości. To właśnie 11 listopada.